zdanie oddam głos najbardziej zainteresowanego. Bardzo proszę. Dziękuję panom posłom za umożliwienie wzięcia udziału w posiedzeniu komisji i przedstawienie punktu widzenia tych właśnie osadników, albo raczej potomków tych osadników wojskowych i repatriantów, którzy zagospodarowali nasze ziemie zachodnie. Czy one by są odzyskane, czy nieodzyskane, to jest problem historyczny, powiedzmy, innego rodzaju. Natomiast tu, to w stanowisku Ministerstwa Rolnictwa jest wiele nieścisłości, a półprawda to nie zawsze jest właściwe światło, niewłaściwe spojrzenie na problem. Dlatego, że to jest owszem stanowisko, absolutnie bym się zgodził, gdyby dalej istniał rząd PKWN-u. Bo takie właśnie stanowisko zajął rząd PKWN-u, że trzeba te gospodarstwa podzielić, one nie mogą być takie duże. Poprzednia właścicielka mojego na przykład gospodarstwa, tu mam nawet zdjęcie przedwojenne tego siedliska, ona miała tylko 18 hektarów ziemi. Razem z mężem prowadzili to gospodarstwo. Jej mąż zmarł przed wojną, także nie był jakimś tam w Gestapo ani w SS, ale to byli Niemcy. Chociaż jakby historycznie, gdybym sięgnął bardzo głęboko, to więc oni byli potomkami osadników, których tutaj zaprosili książęta piastowscy, którzy lokowali te wsie na prawie magdeburskim. Ale przejdźmy dlatego te siedliska, one wyglądają dzisiaj dobrze, znaczy wtedy, przed wojną, one wyglądały na bardzo ładne, wyglądały na no, o wiele lepszym stanie były niż te siedliska w Starej Polsce. No i teraz tak, rząd londyński, czyli pan premier Mikołajczyk, absolutnie nie zgadzał się nigdy do końca jego swoich dni, nie zgadzał się na dzielenie tych siedlisk. Te siedliska powinny być, bo to doprowadzało właśnie do tej rozdrobnienia tych siedlisk, powodowało, że one nie mogły się rozwijać i to był jakby zawiązanie problemu. One miały infrastrukturę, bo przecież budynki w gospodarstwie rolnym są zupełnie inaczej konstruowane niż jakieś tam zwykłe inne nieruchomości. One mają funkcjonalnie stanowią jedną całość. I o ile to można było zrobić w 1945 roku z tymi ludźmi, którzy byli biedni, wracali z wojny, zmęczeni tą wojną, niewielu przeżyło. Komuniści obiecali im i tu generał Rola Rzemielski razem z rządem PKWN-u jakby zarzucił taki haczyk, albo raczej przynętę i zaproponował właśnie temu, że w 1944 roku tak, był ten przywołany dekret, ale na rządzie PKWN-u zaproponował, że te ziemie jednak będą zagospodarować żołnierze, którzy wyzwalali nasz kraj, czyli pierwsza, druga Armia Wojska Polskiego, czyli to są głównie żołnierze kresowi, bo to tam była mobilizacja do tych kościuszkowców. I później po zakończeniu wojny faktycznie, ale już w czerwcu wydał taki rozkaz, gdzie obiecał tym żołnierzom, że oni dostaną gospodarstwo na własność, 10 hektarów, sprzęt, inwentarz i będą sobie tam gospodarować. Nic takiego nie miało miejsca, bo zaraz po tym, jak się zakończyła wojna, raczej był problem i tarcie między właśnie, że do wyborów, no to jakoś się przetrwało. Natomiast te wybory, które niby nie miały się odbyć wolne, one zostały jakby zaniechane, a zostało wprowadzone w 1946 roku referendum, które de facto pan premier Mikołajczyk wygrał.
ale one zostały, ten wynik tego referendum został sfałszowany. No i niestety pan Mikołajczyk nie przeżył. Komuniści dalej robili co chcieli, czyli co wprowadzali, a kolektywizację dopiero po zakończeniu tego etapu po kolektywizacji dopiero została wprowadzona reforma rolna, która objęła tych osadników również wojskowych i to wtedy dostali te po 8 hektarów ziemi. Natomiast w siedliskach faktycznie zostali w tych ułamkach. To nie były ułamki, to po prostu było dwie, trzy osoby, które tam mieszkały, natomiast one nie były podzielone, bo gospodarstwo faktycznie jest niepodzielne, siedlisko gospodarstwa. To nie jest zwykły grunt, ani garaż, który da się podzielić. A dzielenie majątkowe tylko, jakby kwotowe, no dobrze, tylko że skoro była obietnica dla tych osadników, że jednak będą mieli te siedliska, no to tu jest jakby to zobowiązanie państwa, które powinno dzisiaj powinno być przywołane i zwrócenie się o pomoc. I teraz słuszne jest, że to sądy powinny tam coś rozstrzygać. Ale w prostszych sprawach gospodarczych innych rozstrzygają sądy gospodarcze. Natomiast sprawa dzielenia współwłasności siedliska gospodarstwa rolnego zajmuje się sędzia, który powiedzmy rozstrzyga właśnie problemy spadkowe, problemy z rozwodami i traktuje to dokładnie tak samo. No tylko, że na szczęście jeszcze jest tak, że jak jest współwłasność, powiedzmy mają jedno dziecko, no to na pół jeszcze nikt tego dziecka nie dzieli. Ale majątek i owszem, ale raczej przyznaje się to jednej stronie, zarówno dziecko, jak i na przykład samochód. I ze zobowiązaniem spłaty tam to były takie różne rzeczy, więc to znamy. Natomiast tu jakby o ile dało się żyć nie normalnie, ale dało się żyć, zanim weszliśmy do Unii Europejskiej, ale jak weszły regulacje, które jakby stanowią, że współwłasność ułamkowa, to znaczy, że to jest spółka. Jak to jest spółka, no to jest wymagana zgoda wszystkich współwłaścicieli. Natomiast to spółka nie jest, to jest tylko jakby stan posiadania. Stan posiadania różnych podmiotów, bo one nie mają ze sobą nic wspólnego. I teraz takie żądanie. No w innych wypadkach tak, no przecież w małżeństwie absolutnie. Żona musi się mężowi podpisać, bo jak zaciąga kredyt. Jak chce budować dom, no to też coś tam razem to robią. Natomiast tu nic razem nie robią i jeszcze sobie jakby powiem bróżdżą. I teraz na dzień jakby... To dlatego widzę, że to nie jest jakby trudne do zrozumienia, dlatego tu słusznie pan poseł Borys jakby wskazuje, że no dobrze by było, żeby to po prostu przyjechać, zobaczyć, takie studyjne wyjazd i zobaczenie, przyjrzenie się tej sytuacji z bliska, jak to faktycznie wygląda, jak postępują te procesy przed sądem. Moja sprawa zaczęła się w roku 75, to znaczy mój ojciec jeszcze wystąpił, miał tam problemy, żeby tam wyremontować taką starą wozownię, bo się w czasie wojny już się zapadła, ale to trzeba robić porządek. Więc do ojca przychodziły pisma, no to były nieznośne, więc dobra. Zaproponował, że chce wyjść z tej współwłasności, znieść tą współwłasność. Sąd się zapytał, jest zgoda, nie ma zgody, nie ma rozwiązania. Ja 7 lat temu, powiedzmy tak, ja przejąłem gospodarstwo w 1984 roku na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i ich rodzin. Ona regulowała wiele jakby przyszłych albo właściwie przeszłych problemów i na pewno tam nie było żadnych już wtedy. To nie była darowizna. Tam nie było przewidzianych jakichś spłat, jakiegoś rozdrobnienia i tam już też była określona, kto może przejąć gospodarstwo. Od tych przepisów, które były w tej ustawie, później rządy naszego kraju, a może parlament, odstąpił i zaczęła się taka właśnie liberalizacja podejścia do tych siedlisk gospodarstw rolnych. Ja pominę fakt z 1989 roku, gdzie zostaliśmy potraktowani bardzo, bardzo źle
przez, i to a szczególnie gospodarstwa, które się wtedy no, dosyć prężnie chciały rozwijać. Pobraliśmy kredyty, dokupiliśmy ziemię, jakiś sprzęt. No ta ustawa bankowa nas po prostu wycięła i to bardzo dużą część tych gospodarstw, no, ponieważ wprowadziła miesięczną stopę oprocentowania 38%. To było na początek, a później były jeszcze takie prezenty ze Stanów Zjednoczonych, na przykład kukurydza za pół ceny, mrożone jakieś kurczaki za ćwierć ceny, ale to jakby na marginesie. I teraz jakie jest nasze propozycje? Aha, nasze propozycje, moje propozycje pana Piotra Borysa oraz posłów, którymi ja przeprowadziłem rozmowy. Więc i to jakby są rzeczy takie, oni akurat to rozumieją i zgadzają się z tym. Wprowadzenie, ale takie realne wprowadzenie prawa pierwokupu w siedlisku. Rozszerzone to prawo pierwokupu mogłoby dotyczyć również gruntów. Jeżeli ktoś z tych współwłaścicieli sprzedaje grunty orne, to w pierwszej kolejności, czyli prawo pierwokupu, powinien mieć prawo zakupu tych gruntów ten współwłaściciel. No bo przecież jak ktoś pozbędzie się ziemi, no to po co mu budynki? Ale na ziemię kupcy są, a na budynki nie ma. No i te budynki, jak one zostają, że tak powiem, bez gospodarza, a gospodarz sobie tylko poszedł do pracy i coś tam rzeźbi, no to no one niszczą, bo on nie potrzebuje. To są stodoły, to są obory, chlewnie, jakieś tam garaże takie, jak to przedwojenne. Więc żeby to jakby uporządkować, ale bez szkody dla kogokolwiek. Sądy uważam, że powinny mieć właśnie jasne stanowisko, chociażby Sądu Najwyższego, jak to rozstrzygać. Specjalne dla właśnie tych siedlisk, które są we współwłasności, związane z tym, że nadania były na te ułamki. Bo cały problem, dopóki one były jakieś współposiadanie, no to owszem, ale jak trzeba było to wpisać do ksiąg wieczystych i zostało to zapisane w formie ułamku, no to ono już jest jakby no zamknięte, bo ułamek mówi, że on się odnosi do całości tak czy siak. No ale jak? No i teraz sąd na przykład, w moim przypadku, na przykład wymaga ode mnie takich rzeczy jak, no żebym ja zdał relację, czy ja się dzielę z pożytkami z tego gospodarstwa, ze swoimi współwłaścicielami. Sąd nakazał mi również, znaczy nie nakazał, bo ja jakby zwróciliśmy uwagę z mecenasem, że no ja jestem rolnikiem, oni już dawno przestali gospodarować, to wynikało z protokołu, prowadzić gospodarstwo rolne. Na to sąd mówi, że no to trzeba powołać biegłego, który by mógł stwierdzić, czy ja prowadzę. Ja przedstawiłem akt notarialny, przedstawiłem dowód płacenia podatku. No i sąd osobiście był na siedlisku i stwierdził, że takie gospodarstwo ja prowadzę. No ale w związku z tym, że to trwa sprawa 7 lat i sąd już dawno zapomniał, jak to wygląda. Więc to jakby, jeżeli już faktycznie, że niech sąd to rozstrzyga, to niech to rozstrzyga troszeczkę w innym trybie i z jasnymi przesłankami prawnymi. Ja bym miał na tyle, natomiast jeżeli by były jakieś dodatkowe, szczegółowe pytania, to proszę. Na przykład mogę przedstawić zdjęcie, jak wyglądało to wielkie siedlisko, które było zasiedlone przez kilka rodzin. Jak również ten rozkaz pana generała Rolzimirskiego. Dziękuję bardzo, otwieram dyskusję.